Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na naszej Lex Akademii Praktyka związanego z instytucjami dotyczącymi systemu compliance, zarządzania systemu compliance, głównie odpowiedzialności pod kątem zarządczym związanym z zarządzaniem ryzykiem w organizacji. Dosłownie poczekajmy jeszcze chwileczkę, zanim formalnie zaczniemy. Widzę, że Państwo dołączają powolutku. Jeszcze dosłownie chwileczkę, aby wszyscy mogli się zalogować. Wziąć łyka kawy, dwa wdechy i porcję wiedzy będziemy Państwu z chęcią przekazywać. Bardzo cieszymy się, że są Państwo z nami. Nasza Akademia Praktyka składa się z serii różnych zagadnień, które poruszamy dla uczestników. Pewnie niektórzy z Państwa nas śledzą na bieżąco i biorą udział w webinarach. To jest chyba najlepsza i najwłaściwsza forma, gdyż ta wiedza jest jak najbardziej wówczas kompletna z różnych perspektyw. Może Państwa interesować różne zagadnienia. Więc bardzo się cieszymy dla tych osób, które są naszymi stałymi bywalcami i śledzą nas w zakresie różnych rozwiązań prawnych i nie tylko w kontekście bycia zgodnym z przepisami. W dzisiejszych czasach nie jest to z pewnością łatwe z uwagi na zmieniające się otoczenie nie tylko biznesowe, ale i formalno-prawne i może też nasze otaczające rzeczywistość. Więc myślę, że możemy zacząć. Kto chciał dołączyć, już dołączył. Ja nazywam się Jarosław Kamiński, jestem adwokatem i osobą, która w Rhythm Partner już ponad 8 lat zajmuje się zagadnieniami prawnymi. Wspólnie ze mną są koleżanki Joanna Lech, witam cię, Jasiu, Dobry. i Marianna Kroll, które zajmują się zagadnieniami compliance i będą miały również przyjemność wspólnie ze mną poprowadzić dzisiejszy wykład. A jak już wspominałem na początku, to jest seria wykładów i dzisiaj jesteśmy creme de la creme, wisienką na torcie, jeżeli chodzi o osoby, które kończą tę serię związaną z Akademią Praktyka. I dzisiaj niejako będziemy chcieli krótko podsumować sobie to, co do tej pory Państwo usłyszeli, tak z takiego lotu ptaka, na co zwracać uwagę, w szczególności zagadnienia compliance. I moja część już na koniec związana z danymi osobowymi, z ochroną danych osobowych. Jest to z pewnością jeden ze składników compliance. Przekonaliśmy się o tym od 2018 roku. Ma to coraz większe znaczenie i tutaj kilka przykładów praktycznie chciałbym Państwu pokazać, jakie to może mieć praktyczne znaczenie. I troszeczkę też powiem o ustawie o cyberbezpieczeństwie, czy generalnie o cyberbezpieczeństwie, bo nie chciałbym się tylko skupić na polskich regulacjach, ale jak gdyby też powiązać niejako to z danymi osobowymi, to co w RODO jest dosyć istotne też pod kątem takim technicznym. Asiu, Marianno, chcielibyście coś może dodać? Tak, ja bym dodała chętnie, że moja część i Marianny skupi się w pierwszym zakresie na takim króciutkim podsumowaniu, o którym już Jarek wspomniał. W drugiej części, troszkę być może dla Państwa nowinek, skupimy się na prawie pracy i na kwestii związanej z mobbingiem. Przedstawimy też Państwu parę kazusów, przykładów postępowań i spraw na gruncie mobbingu, które mieliśmy okazję prowadzić, które już się zakończyły bądź toczą się nadal. Myślę, że ta część kazusowa będzie dla Państwa ciekawa i zwróci uwagę na pewne istotne aspekty z perspektywy przede wszystkim pracodawcy i z perspektywy zarządu na przykłady, na sprawy, jakie mogą się zadziać. Super. Drodzy Państwo, mamy nadzieję, że nas dobrze słychać, dobrze widać. Wszelkie uwagi techniczne prosimy na bieżąco kierować. Będziemy je starali się jak najszybciej rozwiązywać. Jest do Państwa dyspozycji czat i serdecznie zapraszamy do zadawania pytań w trakcie naszego webinaru. Mamy przewidzianą sesję pytań-odpowiedzi. Mamy nadzieję, że się nie będziemy mogli opędzić od Państwa pytań, więc serdecznie zapraszamy do zadawania na czacie. I myślę, że startujemy. Myślę, że tak.
Dobrze, to przechodząc do pierwszego punktu, czyli ogólnych zasad odpowiedzialności zarządu, należy wskazać, że spółki jako osoby prawne działają przez swoje organy, między innymi członków zarządu, w sposób przewidziany w ustawie i statucie. Ważną zasadą jest to, że za zobowiązania spółki z reguły odpowiedzialność ponosi sama spółka, ale członkowie zarządu ponoszą również taką odpowiedzialność za szkody spowodowane wadliwym zarządzaniem. W związku z tym wiedza na temat funkcjonowania spółki i przepisów prawnych na pewno może przyczynić się do zmniejszenia takiego ryzyka związanego z wykonywaniem obowiązków w ramach sprawowanej funkcji członka zarządu. Członek zarządu może odpowiadać cywilnoprawnie wobec spółki, wobec osób trzecich, a także publicznoprawnie, administracyjnoprawnie i karnie. Ważnym pytaniem jest na pewno to, czy odpowiedzialność można podzielić. Choć podział kompetencji w zarządzie spółki nie jest uregulowany w przepisach, jego dopuszczalność nie jest kwestionowana i rzeczywiście funkcjonuje on często w wielu spółkach i na pewno przyczynia się do profesjonalizacji prac tego organu. Jednak z samego faktu pełnienia funkcji wynika na pewno obowiązek sprawowania generalnej pieczy nad całością interesów spółki. Na gruncie przepisów kodeksu spółek handlowych członek zarządu spółki z o.o. odpowiada wobec spółki za szkodę spowodowaną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy, chyba że członek zarządu nie ponosi winy. Członek zarządu może odpowiadać również, gdy biorąc udział w tworzeniu spółki, wbrew przepisom prawa ze swojej winy szkodę wyrządził w spółce. Albo w przypadku naruszenia zakazu działalności konkurencyjnej. Członek zarządu może odpowiadać również wobec spółki za zobowiązania powstałe w związku z przeszacowaniem wartości aportu. W przypadku, gdy członkowie zarządu zgłosili spółkę do rejestru, wiedząc o tym fakcie, a także w przypadku zobowiązań powstałych w związku z wypłatą nienależnej dywidendy, w przypadku otrzymania przez wspólnika dywidendy wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy. I członkowie tacy, którzy ponoszą odpowiedzialność za taką wypłatę, odpowiadają za jej zwrot solidarnie z tym wspólnikiem. Odpowiedzialność cywilna członków zarządu wobec osób trzecich, czyli na przykład wierzycieli spółki, może wystąpić w przypadku umyślnego bądź przez niedbalstwo podania fałszywych danych na temat wniesienia wkładów do spółki, a także jest przewidziana odpowiedzialność za zobowiązania spółki z artykułu 299 KSH. Zgodnie z postanowieniem tego przepisu, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. W związku z tym odpowiedzialność ta jest subsydiarna, czyli zachodzi wówczas, gdy bezskuteczna okaże się egzekucja z majątku spółki, jest solidarna z pozostałymi członkami zarządu, osobista i nieograniczona kwotowo. Należy wskazać, że zgodnie z orzecznictwem sądowym do pociągnięcia członka zarządu do odpowiedzialności na podstawie tego artykułu nie jest konieczne wykazanie klasycznych przesłanek odpowiedzialności, takiej jak bezprawność, wina, szkoda, związek przyczyniowy, ponieważ domniemywa się, że zostały one już spełnione. I bezskuteczność egzekucji dotyczy zarówno egzekucji cywilnej, jak i administracyjnej i dotyczy całego majątku spółki, a nie jedynie jej części. Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jeżeli wykaże, że na przykład we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe. I taki wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności także, jeżeli wykaże, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie nastąpiło z jego winy, a także w przypadku, gdy z tego powodu wierzyciel nie poniósł szkody.
Przechodząc do konsekwencji, chcielibyśmy Państwu przedstawić przykłady konsekwencji karnych na gruncie kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu karnego. I takimi przykładowymi przestępstwami są na przykład niezgłoszenie upadłości, ogłoszenie nieprawdziwych danych, nieskładanie sądowi rejestrowemu listy wspólników, nieprowadzenie księgi udziałów, niezwoływanie zgromadzeń wspólników, a także na przykład pokrzywdzenie wierzyciela, niwelowanie dokumentacji działalności gospodarczej, przekup współmenedżerskie i wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym. Jeżeli chodzi o właśnie wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym z artykułu 296 kodeksu karnego, to przepis ten wskazuje, że jeżeli osoba, czyli na przykład członek zarządu, zobowiązana na podstawie ustawy, umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi osoby prawnej wyrządzi znaczną szkodę majątkową poprzez nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a przy wyrządzeniu szkody w wielkich rozmiarach nawet do 10 lat. Konsekwencjami mogą być również konsekwencje przewidziane w kodeksie karnym skarbowym. Zasadą ogólną jest to, że za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe odpowiada jak sprawca także taka osoba, która na podstawie przepisu prawa albo umowy zajmuje się sprawami gospodarczymi osoby prawnej. Zatem jeżeli członek zarządu, nie dopełniając takiego obowiązku nadzoru nad przestrzeganiem reguł obowiązujących w działalności danej spółki, dopuszcza się, i to jest ważne, że chociażby nieumyślnie, to popełnia czyn zabroniony, określony w kodeksie karnym skarbowym i podlega grzywnie za wykroczenie skarbowe. I takimi przykładami przestępstw jest na przykład uchylenie się od opodatkowania, nierzetelne i wadliwe prowadzenie ksiąg, brak ksiąg, wprowadzanie organów w błąd i niedopełnienie obowiązków w zakresie zgłoszenia identyfikacyjnego. I teraz druga część dotycząca już odpowiedzialności członka zarządu w przepisach prawa pracy, i tutaj oddaję głos Joannie Lech. Dziękuję, Marianno. Ja jeszcze tylko tytułem podsumowania tej części, o której teraz mówiłaś, to nadmienię, że podany przez nas katalog przestępstw, wykroczeń ma charakter jedynie przykładowy. Tych przepisów i odpowiedzialności jest nieco więcej niż te, które wskazaliśmy. Naszym celem jest pokazanie tylko tych przykładowych, na które szczególnie chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę. Niemniej podkreślamy, że jest to tylko charakter przykładowy. Przechodząc natomiast do odpowiedzialności członka zarządu i w ogóle odpowiedzialności na gruncie prawa pracy, to w pierwszej kolejności zwrócić uwagę chcielibyśmy na fakt, że pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy jest każdorazowo jednostka organizacyjna, czy to posiada, czy nie posiada osobowość prawną. W przypadku spółek prawa handlowego, w przypadku spółki z o.o. będzie to z pewnością spółka. Kodeks pracy kształtuje tę odpowiedzialność i kieruje ją wobec pracodawcy. W pierwszej kolejności nie oznacza to jednak, że osoby wykonujące zadania z zakresu prawa pracy czy zarządzające obszarem prawa pracy w danej jednostce organizacyjnej z takiej odpowiedzialności są zwolnione. O tym w dalszej części. Nadmieniam jeszcze, że kodeks pracy kształtuje już generalną zasadę, że za pracodawcę będącego właśnie jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Więc co do zasady, za wykonanie obowiązków wynikających z kodeksu pracy nałożonych na pracodawcę odpowiadają wszyscy członkowie zarządu, ewentualnie osoba wyznaczona do zajmowania się sprawami pracowniczymi. Niekoniecznie musi być to członek zarządu, bowiem zarząd, organ lub inna osoba upoważniona na podstawie przepisów prawa lub umowy spółki, statutu może do wykonywania tych zadań upoważnić jeszcze inną osobę. Dlaczego to jest istotne?
To zobaczą Państwo dalej. Będzie przykład takiej odpowiedzialności nałożonej na osobę, która w organizacji, w spółce, w jednostce organizacyjnej zajmuje się i wykonuje zadania z zakresu prawa pracy, której powierzono wykonywanie zadań z zakresu prawa pracy. Ten element jest też z punktu widzenia zarządu istotną kwestią, bowiem co członkowie zarządu mogą zrobić? Z pewnością dokonać podziału i zakresu obowiązków jako takich, powierzając czy cedując tę odpowiedzialność, czy cedując zadania z zakresu prawa pracy na inne osoby, które w razie odpowiedzialności czy w razie naruszenia zadań, naruszenia obowiązków pracodawcy, takową odpowiedzialność mogą ponieść. Do podstawowych obowiązków pracodawcy, o właśnie, coś mi tutaj za szybko się przesunęło, należy przede wszystkim zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków. Katalog podstawowych obowiązków pracodawcy, bo jak wiemy, nie tylko pracownicy mają swoje podstawowe, ale również i pracodawca obowiązki, i te obowiązki są regulowane w artykule 94 Kodeksu Pracy i należy do nich przede wszystkim zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, przeciwdziałanie, proszę Państwa, i tutaj dyskryminacji, przeciwdziałanie mobbingowi, i o tym sobie powiemy, terminowość wypłat wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt pracowniczych. To jest katalog podstawowych, jak powiedziałam, obowiązków pracowniczych. Należy też w tym miejscu podkreślić i przypomnieć, że w przypadku naruszenia takowych podstawowych również pracownikowi przysługuje prawo do rozwiązania stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli przysłowiowo i potocznie mówiąc, pracownik również pracodawcy może zrobić tak zwaną dyscyplinarkę w sytuacji, kiedy dojdzie do naruszenia przez pracodawcę właśnie tych tutaj wymienionych podstawowych obowiązków pracowniczych. Próbuję przejść. O właśnie. Na gruncie tychże wymienionych przeze mnie przed chwilą o podstawowych obowiązków, ustawodawca w kodeksie tutaj akurat karnym spenalizował przestępstwa, wykroczenia, między innymi złośliwe lub uporczywe naruszanie prawa pracownika. To jest istotny artykuł, proszę Państwa, o tym też sobie powiemy dalej w kontekście mobbingu. Odmówienie ponownego przyjęcia do pracy, o której przywróceniu orzekł właściwy sąd. Brak wypłaty pomimo zobowiązania orzeczenia sądu do wypłaty wynagrodzenia. Naruszenie zakazu handlu w niedzielę. Naruszenie przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych. Naruszenie życia albo zdrowia pracownika. To są przestępstwa stypizowane, proszę Państwa, w kodeksie karnym, a zatem odpowiedzialność tutaj poniesie już nie pracodawca, nie spółka, nie jednostka organizacyjna, a osoba zobowiązana do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy. I na to zwracam uwagę. I wracając, a właściwie zaczynając temat mobbingu, który to mobbing chyba coraz bardziej staje się wśród pracowników z uwagi też na ich większą świadomość co do praw, obowiązków, co do ich obowiązków, co do ich praw, ale również co do praw i obowiązków pracodawcy. Ten mobbing staje się coraz bardziej popularny i roszczenia kierowane ze strony pracowników w stosunku do pracodawców również pojawiają się coraz częściej. Tak jak było powiedziane, podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałać mobbingowi w zakładzie pracy. Tutaj sobie też odpowiemy na pytanie, jak temu mobbingowi ten pracodawca powinien przeciwdziałać, tak żeby od tej odpowiedzialności się uwolnić albo przynajmniej ją w jakiś sposób zminimalizować. Ale wracając do definicji legalnej mobbingu, w paragrafie pierwszym artykuł 94 z indeksem 1 definiuje ten podstawowy właśnie obowiązek pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Pamiętajmy, pracodawca, czyli jednostka organizacyjna, idąc dalej, osoby, które wykonują zadania i wykonują zadania z zakresu prawa pracy, czyli zarząd bądź inne osoby, którym te zadania zostały w odpowiedni sposób powierzone. Mobbing, tak jak powiedziałam, staje się popularny, natomiast częstokroć jest on przez pracowników nie do końca zrozumiały i nadużywany.
Tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi i tu polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Wymienione tutaj przesłanki, co ważne, muszą wystąpić łącznie. Pracownicy niestety nie zawsze są tego świadomi, kierują roszczenia przeciwko pracodawcom, pracodawcy są zmuszeni częstokroć wdać się w spór, spór trafia do sądu, powoduje to dodatkowe koszty, czas i tym podobne. Natomiast z perspektywy pracodawcy, któremu rzekomo zarzucono by dokonanie czy dopuszczenie się tego czynu i nieprzeciwdziałanie mobbingowi, istotne jest to, że nie każde niewłaściwe zachowanie ze strony pracodawcy nosi znamiona mobbingu. To w każdej sytuacji, co jest też istotne, każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny. Nie można tutaj jednoznacznie powiedzieć, co to znaczy mobbing, jak długo on ma trwać. Przepis mówi o uporczywym i długotrwałym nękaniu. Nie ma definicji legalnej. Orzecznictwo nie wyjaśnia, jak długo takie niewłaściwe zachowania miałyby trwać, ażeby spełniły cechy mobbingu. Ta kwestia podlega każdorazowo indywidualnej ocenie, niemniej jednak ma ona prowadzić do, czy powodować, czy już doprowadzić do oceny, do obniżonej oceny przydatności zawodowej lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika. Mamy nadzieję, że z takimi przypadkami Państwo nie będą mieli do czynienia. W każdym razie zwracamy uwagę na ten przepis, żeby właściwie go interpretować i też nie zawsze dać się jakby przekonać ze strony pracownika, że do tego mobbingu doszło, ale jak oczywiście nie życzymy Państwu takich przypadków. Natomiast to istotne, w przypadku już zaistnienia mobbingu pracownikowi przysługują roszczenia, dwa roszczenia. Odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Roszczenia z tytułu, o których mówi przepis prawa pracy, tutaj cytowany, kierowane są przeciwko pracodawcy, czyli przeciwko konkretnej spółce, konkretnej jednostce organizacyjnej posiadającej bądź nieposiadającej osobowości prawnej. Nie oznacza to znowu, że zarząd czy osoba, która wykonuje zadania z zakresu prawa pracy w organizacji, takowej odpowiedzialności ponieść nie może. Ale to jeszcze do tego w dalszej części dojdziemy. Tu jeszcze na moment wrócę do odszkodowania i do zadośćuczynienia. Odszkodowanie oznacza szkodę materialną, zadośćuczynienie szkodę niematerialną. I o ile szkoda materialna jest w jakiś sposób mierzalna, o tyle zadośćuczynienie, czyli ta szkoda niematerialna za rozstrój zdrowia fizycznego bądź psychicznego jest to roszczenie takie niemierzalne, indywidualne, każdorazowo też oceniane w toku już postępowania sądowego czy jeszcze przedsądowego na etapie ugody. I ten podział ma tutaj zastosowanie, na to też zwracamy uwagę. Tak jak powiedziałam, odszkodowanie to nie tylko. Pracownik, którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy i tutaj od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Jest dochodzenie zadośćuczynienia jest od skorzystania, jest niezależne od skorzystania też z uprawnienia do rozwiązania umowy przez pracownika z tytułu dopuszczenia się przez pracodawcę czynu, jakim jest mobbing. I tak jak powiedziałam, czy nie powiedziałam, a co jest istotne, dochodzenie zadośćuczynienia może być równoległe z dochodzeniem odszkodowania. Co również istotne, proszę Państwa, tym mobberem nie zawsze musi być zarząd, nie zawsze musi być przełożony, nie zawsze musi tutaj wystąpić ta relacja podległości służbowej, przełożony w stosunku do swojego pracownika. Mobować wzajemnie, że tak kolokwialnie powiem, mogą się również wzajemnie pracownicy. Również pracownik może stosować zachowania mobbingowe wobec swojego przełożonego. Niemniej jednak chyba najszersza grupa osób, którzy dopuścili się mobbingu, to ta relacja przełożony a pracownik.
I na to też zwracamy uwagę, bowiem rolą pracodawcy jest przeciwdziałać mobbingowi. I to na zarządzie czy na osobach, którym zadania z zakresu prawa pracy powierzono, leży obowiązek takiego zachowania, podjęcia takich kroków i takich działań, ażeby w razie ewentualnego sporu wykazać, że pracodawca ten swój podstawowy obowiązek wykonał. Tutaj mamy taki ciekawy dla Państwa wyrok Sądu Najwyższego stanowiący, że obowiązek przeciwdziałania mobbingowi jest zobowiązaniem starannego działania. Jeżeli zatem pracodawca wykaże, iż podjął realne działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i oceniając je z obiektywnego punktu widzenia da się potwierdzić ich potencjalną pełną skuteczność, pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności. Może się uwolnić pracodawca, idąc dalej, osoba, której ewentualnie miałyby zostać postawione zarzuty karne z tytułu dopuszczenia się mobbingu. Więc niezwykle istotne jest zadbanie, ażeby w Państwa organizacji były dokumenty, jak polityka antymobbingowa, tak ażeby system był tak skonstruowany i tak kompletny i kompatybilny, ażeby w razie ewentualnego sporu sądowego pracodawca od tej odpowiedzialności mógł się uwolnić. Czy to pracodawca jako spółka, czy członek zarządu, czy osoba, która wykonuje zadania z zakresu prawa pracy. Zaniedbania działań antymobbingowych może rodzić roszczenia o zadośćuczynienie, jeżeli pracownik będący ofiarą mobbingu doznał rozstroju zdrowia, a również może powodować odpowiedzialność karną członka zarządu. Może. Pracodawca oskarżeni o mobbing, proszę Państwa, w postępowaniu karnym mogą podlegać w takich sytuacjach odpowiedzialności przede wszystkim z tytułu dwóch artykułów: za uporczywe naruszanie praw pracowniczych, czyli za przestępstwo stypizowane w artykule 218 kodeksu karnego, lub za przestępstwo znęcania się stypizowane w artykule 207 kodeksu karnego. Zarzuty stawiane są konkretnej osobie. Tutaj nie będą stawiane jednostce organizacyjnej, nie spółce, tylko konkretnej osobie, która z 207, która dopuściła się mobbingu, i to nie zawsze musi być członek zarządu, to może być również inny pracownik, który takie zachowania mobbingowe stosował, i z artykułu 218. Artykuł 207. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. I tutaj ciekawy wyrok, postanowienie Sądu Najwyższego, w miarę aktualne. I sąd stwierdza tak: stosunek zależności od sprawcy zachodzi wówczas, gdy pokrzywdzony nie jest zdolny z własnej woli przeciwstawić się znęcaniu i znosi je z obawy przed pogorszeniem swoich dotychczasowych warunków życiowych. I tutaj sąd przykład powołuje, na przykład przed utratą pracy. Czyli jakby ten stosunek zależności może również w relacjach i w stosunkach pracy zaistnieć. I osoba, która dopuszcza się takich zachowań, może ponieść odpowiedzialność również na podstawie przepisów kodeksu karnego. I drugi przykład z artykułu 218, złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracowniczych. I również ciekawy w tym przypadku wyrok Sądu Najwyższego. Przestępstwo z artykułu 218, to jest mobbing, polega na złośliwym lub uporczywym naruszaniu praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego przez osobę wykonującą czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. I tutaj wracam do osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy. Sąd podkreśla: przez osobę wykonującą czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dlatego nie istotne jest z perspektywy zarządu, ażeby podzielić tę odpowiedzialność i zakres zadań, choćby w regulaminie zarządu czy w innych wewnętrznych aktach prawnych, tak ażeby wiadomym było, która z osób wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Niemniej jednak nadmieniam, że odpowiedzialność z tytułu mobbingu to nie tylko kodeks pracy wobec pracodawcy, wobec spółki, ale również kodeks karny już wobec osób, które tego mobbingu się dopuściły, bądź które wiedziały o stosowanych zachowaniach mobbingowych i w sposób złośliwy, uporczywy naruszały prawa pracownika w tym zakresie. I tutaj myślę, że jest to moment na pierwszy przykład. Jeszcze go nie mamy na slajdzie, ale
Na pierwszy przykład postępowania istotnie toczącego się przeciwko kierownikowi tutaj jednostki organizacyjnej, akurat nieposiadającej osobowości prawnej, niemniej jednak pracownik skierował do sądu pracy powództwo o odszkodowanie z tytułu mobbingu i tutaj powództwo zostało skierowane przeciwko pracodawcy, czyli tej jednostce organizacyjnej, ale równolegle złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko kierownikowi tej jednostki. Właśnie zarzucając popełnienie czynu z artykułu 218 kodeksu karnego. Kierownikowi jednostki zostały postawione zarzuty. Postępowanie przygotowawcze toczyło się. Zostało w ostatecznym rozrachunku umorzone, natomiast było to takie na pograniczu, czy zostanie skierowane akt oskarżenia, czy też nie. Jak wyglądał stan faktyczny? Otóż kierownik wiedział o tych zachowaniach mobbingowych. Bo jakby co do zasady mobbing już w postępowaniu przed sądem pracy został stwierdzony. Kierownik jednostki wiedział, miał świadomość o istnieniu takich zachowań mobbingowych, nie podjął żadnych czynności, ażeby przeciwdziałać tym zachowaniom. Co więcej, bagatelizował takie mobbingowe zachowania. I to stanęło, i to legło u podstaw złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, tak jak mówię, umorzonego, natomiast nie do końca było to pewne. Do umorzenia doprowadził też materiał dowodowy przesłuchania świadków z tej jednostki organizacyjnej. Jakby one przyczyniły się do umorzenia i nie skierowania aktu oskarżenia przeciwko członkowi zarządu. Także takie przypadki zdarzają się i chyba nie są one tak bardzo odosobnione. Co jeszcze istotne, pamiętać należy, że kwestie związane z mobbingiem i już na etapie postępowania sądowego to ciężar dowodu leży na pracowniku, czyli pracownik, który takie roszczenia z tytułu doznanego mobbingu kieruje, to na nim ciąży obowiązek wykazania, że takowe zachowania miały miejsce i jak wskazuje Sąd Najwyższy, pracodawca dla uwolnienia się od odpowiedzialności powinien udowodnić, że fakty te nie istnieją lub że nie stanowią one mobbingu, bądź że wynikają z siły wyższej lub są spowodowane wyłącznie przez pracownika. Tutaj jeszcze raz wrócę i podkreślę, pracodawca powinien zadbać, pracodawca, zarząd, osoby wykonujące czynności z zakresu prawa pracy dla zminimalizowania, ewentualnie uwolnienia się od tej odpowiedzialności powinny zadbać, ażeby w organizacji funkcjonowały takie procedury, które zapewnią wykonanie obowiązku przeciwdziałania mobbingowi. Procedura antymobbingowa, podział kompetencji pomiędzy członkami zarządu, czy scedowanie tych czynności z zakresu prawa pracy na inne osoby. Natomiast już w zakresie samego przeciwdziałania mobbingowi to z pewnością procedura antymobbingowa, powołanie komisji antymobbingowej, powołanie, i z tym też się często spotykamy i rekomendujemy, powołanie osoby będącej taką osobą zaufania, do której pracownicy mogą wewnętrznie w organizacji zgłosić się i jednocześnie zgłosić podejrzenie dokonania takowych mobbingowych zachowań ze strony przełożonego czy innego pracownika. Ma to na celu podjęcie najpierw wewnątrz organizacji czynności zmierzających do wyjaśnienia sytuacji i podjęcia przez pracodawcę odpowiednich kroków i do tego zachęcamy. Także ciężar dowodu spoczywa na pracowniku, niemniej jednak pracodawca już na etapie postępowania sądowego, a nawet nie na etapie postępowania, musi jakoś bronić się przed takimi zarzutami. I drugi praktyczny i drugi przykład z naszej praktyki to etap postępowania już sądowego, skierowane powództwo przeciwko pracodawcy, jednostce organizacyjnej, przeciwko spółce o odszkodowanie w związku z doznanym mobbingiem, jednocześnie ustalenie daty i trybu rozwiązania stosunku pracy i jednocześnie sprostowanie świadectwa pracy. Stawiane wobec pracodawcy zarzuty, stosowanie mobbingu, niewłaściwych zachowań, częste zmiany harmonogramu czasu pracy, odwoływanie z urlopu, zmiany ustalonych terminów urlopów. I tutaj etap sądowy jeszcze trwa, sprawa nie jest rozstrzygnięta, natomiast
W naszej oczywiście ocenie trudno mówić o mobbingu, ponieważ jakkolwiek być może jakieś nieprawidłowości były, o tyle nie miały one na pewno charakteru długotrwałego, nie były nacechowane na tego konkretnego czy kilku konkretnych pracowników. Dlatego liczymy na to, że kwestie związane z mobbingiem uda nam się oddalić. Natomiast jedna też istotna i ciekawa, myślę, kwestia, podstawy rozwiązania stosunku pracy. I to jest też jedno z roszczeń pracownika. Pracodawca z pracownikiem rozwiązali stosunek pracy na podstawie porozumienia stron. Po czym pracownik złożył pracodawcy oświadczenie, twierdząc, że jeszcze może wrócę, rozwiązanie na podstawie porozumienia stron, pracownik podpisał to porozumienie. Po czym po upływie kilku dni złożył pracodawcy oświadczenie, że on jednak uchyla się od tego oświadczenia woli, twierdząc, że zostało przez niego złożone pod wpływem błędu, pod wpływem groźby ze strony pracownika i to on wypowiada pracodawcy umowę w trybie dyscyplinarnym z uwagi na dopuszczenie się mobbingu. Także to też jest przedmiotem badania na etapie postępowania sądowego. Zwracam tylko uwagę na tę niewątpliwie ciekawą kwestię. Z jednej strony rozwiązanie stosunku pracy na podstawie porozumienia stron, następnie oświadczenie ze strony pracownika: pracodawco, uchylam się od tego, nie chcę tego rozwiązania na podstawie porozumienia stron i to jednak ja tobie wypowiadam. I teraz toczy się postępowanie, ma zostać ustalone w jakim trybie, przez kogo ten stosunek pracy został wypowiedziany. Drugi przykład, proszę Państwa, to przykład jeszcze na etapie przedsądowym, sytuacja, gdzie pracodawca zauważa, że jego pracownik dokonuje zachowań mobbingowych wobec swoich podwładnych i tu w tym miejscu pracodawca już podejmuje działania, wykonuje swój podstawowy obowiązek pracodawcy do przeciwdziałania mobbingowi, powołuje komisję antymobbingową, bada, prowadzi takie wewnętrzne postępowanie sprawdzające, przesłuchuje świadków, bada materiał, że tak powiem, dowodowy, bada całą sprawę, powołuje pracowników, którzy zgłosili naruszenia, którzy czują się pokrzywdzeni, przesłuchuje w toku prac komisji antymobbingowej pracownika, który ma być rzekomym mobberem. I w toku tych okoliczności, w toku tych przesłuchań dochodzi do przekonania pracodawca, że istotnie jego pracownik dopuścił się tych zachowań i co dalej? Pracodawca podejmuje decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia z tymże pracownikiem. W razie ewentualnego sporu pracodawca może się wówczas bronić, że istotnie do takiego czynu doszło, zbadał sytuację, nie pozostał obojętny wobec takich naruszeń. Idąc dalej, rozwiązał z pracownikiem, który dopuścił się mobbingu, rozwiązał stosunek pracy. I tu ponownie zwracam uwagę, pracodawca był przygotowany też do ewentualnego sporu. Miał wewnętrzne procedury antymobbingowe, miał powołaną komisję antymobbingową. Co więcej, miał właśnie osobę zaufania, do której ci pracownicy zgłaszali się z informacją o dopuszczeniu się przez przełożonego naruszenia, tych naruszeń, tych niewłaściwych zachowań. Z każdego posiedzenia komisji antymobbingowej sporządzane były wewnętrzne notatki, które w razie ewentualnego sporu z pewnością pozwoliłyby na wykazanie przez pracodawcę, że dbał, że wykonywał ten swój obowiązek poprzez wprowadzanie procedur. Akurat w tym konkretnym przypadku tam jeszcze pracodawca szkolił pracowników, szczególnie kadrę menedżerską, zarządzającą. Czym jest mobbing? O tym, że takie zachowania są, rodzą konsekwencje i odpowiedzialność, czy to na gruncie prawa pracy, czy na gruncie kodeksu karnego. Ja chyba trochę nadużyłam czasu, ale jeszcze tytułem zakończenia i jakby podsumowania tego, co już po części powiedziałam, właściwe i zadbanie ze strony pracodawcy o funkcjonowanie w organizacji procedur. Temu ma służyć i jakby w tym miejscu warto wskazać na system compliance, czyli system zgodności. I w ramach tego systemu zalecamy, i w ramach tego systemu, i w ramach tematu mobbingu zalecamy procedurę przeciwdziałania mobbingowi.
Zalecamy określenie kompetencji poszczególnych pracowników, wdrożenie systemu powiadamiania o przypadkach mobbingu. Proszę pamiętać, że zawsze jakby no lepsze z perspektywy pracodawcy jest wyjaśnienie najpierw wewnętrznie takich naruszeń, aniżeli takie naruszenia miałyby być zgłaszane do jednostek czy do odpowiednich organów. I tutaj nacisk kładziemy również na regularne szkolenie pracowników. Cele polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej, określenie specyfiki dotychczasowego doświadczenia przedsiębiorstwa, zaangażowanie kierownictwa, dokumenty obowiązujące wszystkich pracowników. Co istotne, faktyczne wdrożenie i następnie funkcjonowanie, weryfikowanie, jak ta procedura w ogóle funkcjonuje, czy ona jest aktualna, czy ona odpowiada zgodności z prawem i jak najbardziej uświadamianie pracowników poprzez choćby regularne szkolenia. I do czego służy nam system compliance, w tym również zgodność w zakresie prawa pracy, zapobieganie, wykrywanie naruszeń, unikanie, obniżanie kar, domiar podatku, zmniejszanie, unikanie oddziaływania na kursy, negatywna prasa, opinia, pozytywny marketing, transparencja procesów, obniżenie kosztów postępowań, bo być może do takowych postępowań może nie dojść. Myślę, że z mojej strony to jest już dostateczna ilość informacji. Przepraszam, Jarku, nadużyłam troszkę czasu, ale już oddaję Ci głos. Nic nie szkodzi, dziękuję. Drodzy Państwo, zachęcamy cały czas do zadawania pytań. Idąc dalej, ja chciałbym zaprezentować kwestie dotyczące ochrony zasad przetwarzania danych osobowych, gdyż z całą pewnością jest to jeden ze składników systemu compliance. RODO w momencie, kiedy zaczęło obowiązywać w Unii Europejskiej od maja 2018 roku, stało się niejako takim składnikiem. Intensywnie wszystkie firmy pracowały nad tym, aby prawidłowo wdrożyć rozwiązania związane z ochroną danych osobowych. No ale te osoby, które z Państwa możemy gdzieś mają do czynienia, bądź zajmują się danymi osobowymi, jest to niejako proces ciągły, troszkę jak utrzymywanie systemu ISO dotyczącego zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania ciągłością działania, niejako ochrona danych osobowych wpisuje się w taki trend właśnie cyklu życia danych osobowych w danej organizacji i z całą pewnością na to zagadnienie trzeba patrzeć jako system, który ma działać, a w ramach tego systemu, tak z doświadczenia już osoby, która troszkę się tym zajmuje, no kluczowy jest pracownik, kluczowa jest gdyby ta informacja, która jest mu przekazywana, więc to uświadamianie pracowników jest bardzo istotne, a od czasów pandemii i gdzieś tych wyzwań związanych z pracą zdalną i stacjonarną, bardzo duże znaczenie zaczęło mieć bezpieczeństwo informatyczne. Zdarzają się bardzo często przeróżne ataki hakerskie, których jest coraz więcej, tak jak obserwuję, w szczególności w ostatnim czasie od lutego bieżącego roku. Bardzo dużo przeróżnych ataków hakerskich na klientów z różnych branż dochodzi do paraliżu sieci informatycznej z przeróżnych względów. Więc to cyberbezpieczeństwo na gruncie bezpieczeństwa państwa, ale też na gruncie bezpieczeństwa firm, danych firmowych, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa ma duże, duże znaczenie. I teraz to, aby zrozumieć dobrze dane osobowe, proszę mieć na uwadze, że to jest podejście oparte na ryzyku, czyli niejako wpisuje się w ten system compliance, gdyż to my jako podmiot, jako pracodawca, jako firma, która zbiera dane osobowe, która posługuje się danymi osobowymi na co dzień, czy to użytkowników platformy internetowej, czy to kredytobiorców, czy to osób wnioskujących o przeróżne granty, czy jakieś dotacje, czy to firmy, która zatrudnia osoby na podstawie umów o pracę, na podstawie innych stosunków cywilnoprawnych, siłą rzeczy przetwarzamy dane osobowe i przekaz z rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest jeden. Masz sobie dobrać takie zasady ochrony danych osobowych i takie środki, które zapewnią Ci prawidłową weryfikację zasad przetwarzania danych osobowych.
tak aby wypełnić zasadę rozliczalności, o której za chwilkę powiem, gdyż znając swoje słabe i mocne strony w procesie przetwarzania danych osobowych, w zakresie rekrutacji, w zakresie zatrudnienia, w zakresie rozstania się z pracownikiem, w zakresie nawiązywania kontaktów handlowych z potencjalnymi klientami, ofertowania, zawierania umów, rozwiązywania kontraktów handlowych z klientami, na każdym tym etapie dane osobowe są z pewnością nieodzowne i niejako to ty jako podmiot, który takimi danymi się posługuje, musisz sobie dobrać odpowiednie środki i mechanizmy, które będą powodować, że ta ochrona zostanie zapewniona. I z nowości jeszcze jest istotna kwestia takiego już compliance'u zarządczego, to mamy kwestię wprowadzenia kar administracyjnych, które wprost wynikają z rozporządzenia ogólnego ochrony danych osobowych. No i mamy też ten etap, który niejako też wiąże się z cyberbezpieczeństwem, czyli raportowanie o własnych naruszeniach, o naruszeniach, które w organizacji w kontekście danych osobowych czy bezpieczeństwa informacji mają istotne znaczenie pod kątem tego, czy prawa osób, których dane wyciekły, zostały skradzione przez przypadek, zostały do kogoś przekazane, może spowodować, że ta osoba ucierpi na takim zdarzeniu, na przykład zostanie wzięty na jej rzecz kredyt, zostanie wykorzystane jej dane osobowe, informacja o zarobkach, stanie zatrudnienia, stopniu wynagrodzenia może mieć istotny wpływ na jej codzienne życie. Bądź chociażby, jeżeli jesteśmy platformą internetową, to chociażby dane do logowania się, czy dane z karty kredytowej, czy z kart płatniczych mogą zostać wykorzystane w nieodpowiednim celu. Więc to ryzyko, czy podejście oparte na ryzyku, niejako implikuje za sobą takie bardzo trzy istotne kwestie związane z tą zasadą rozliczalności. Pierwsze to jest, musimy przetwarzać zgodnie z prawem, czyli musimy siebie zapytać, jaka jest podstawa prawna do przetwarzania przez nas danych osobowych, po co nam są te dane osobowe, no i na tej podstawie jak gdyby dobieramy sobie odpowiednie następnie klauzule informacyjne, czyli informacje do osób, których chcemy poinformować. I tutaj takim podstawą prawną na przykład będzie zgoda, tak? Czyli ja wyrażam zgodę na to, żebym otrzymywał newsletter, czy otrzymywał informacje o jakichś nowościach handlowych czy ofertowych. Ja zawieram kontrakt klientem i przetwarzam jego dane kontaktowe do tego, aby wykonać ten kontrakt prawidłowo, aby mieć po drugiej stronie osobę, z którą będę mógł się kontaktować w bieżących sprawach dotyczących realizacji takiego kontraktu. Ja przetwarzam dane osobowe na potrzeby pracownicze, zatrudnienia i określone informacje w umowie o pracę do tego, aby się rozliczyć z tym pracownikiem, wymagać od niego określonych obowiązków pracowniczych, aby zapłacić mu wynagrodzenie i właściwie go rozliczyć dla potrzeb emerytalno-rentowych czy pod kątem PPK. Więc te dane i ta podstawa prawna jest bardzo kluczowa i zawsze jest w przypadku kontroli czy weryfikacji tego, czy właściwie przetwarzamy dane, czy też urząd sam siebie wysyła czasami pytania i zapytania, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, to zawsze o tą podstawę prawną pytam. Następnie przetwarzamy tylko to, co jest nam niezbędne, czyli ta minimalizacja danych, nie przetwarzamy nadmiarowo, na zapas, na przyszłość, bo nam się przyda, tylko przetwarzamy w kontekście tego, że jeżeli do zatrudnienia potrzebują określone dane, które są w kodeksie pracy określone, czy wymaga od nas ZUS z uwagi na przepisy dotyczące Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy wymaga od nas Urząd Skarbowy w kontekście rozliczenia się i właściwego naliczenia podatku, to tylko przetwarzamy te dane. Jeżeli pracownicy przystępują do różnych benefitów firmowych i wraz z członkami rodziny, czy wraz z dziećmi, to wówczas również od takiego dostawcy powinniśmy otrzymać odpowiedni formularz, informacje, co on wymaga, jakie dane i my następnie te dane zbieramy w imieniu takiego dostawcy, bądź sami je zbieramy na potrzeby zorganizowania właśnie takich benefitów dla pracowników, więc nie zbierajmy na zapas, proszę tego przestrzegać i pilnować, gdyż za to też są określone sankcje, o których będę mówił za chwileczkę. No i przetwarzamy tak długo, przechowujemy tak długo, jak nam jest to absolutnie niezbędne, więc tutaj to okres przetwarzania danych, który jest jednym z naprawdę takich dużych wyzwań pod kątem RODO, które jak gdyby
ustawodawca unijny narzucił na firmy, na organizacje, aby określić sobie ten okres żywotności takich danych osobowych, bo pół problemu to jest to, że jeżeli z przepisów nam wynika, jak długo my możemy dane przetwarzać, czyli mamy okres przedawnienia roszczeń w zakresie gwarancji rękojmi, standardowo 2 lata od dostarczenia produktu. Mamy okresy przedawnienia roszczeń związane z zobowiązaniami podatkowymi czy zobowiązaniami ZUS-owskimi. To jest 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstało zobowiązanie podatkowe. Mamy przepisy dotyczące dochodzenia roszczeń wobec siebie jako firmy w związku z niewykonaniem jakiejś umowy, niedostarczeniem jakiegoś produktu. Tu mamy standardowo z reguły 3 lata, ale mamy też takie obszary, gdzie te przepisy nam wprost nie mówią, jaki to będzie okres przetwarzania danych, na przykład w kontekście zgody na przyszłe rekrutacje, albo w kontekście zgody na daną rekrutację, albo w kontekście zgody na marketing. I tutaj najczęściej będziemy, my jako administrator musimy sobie określić, ok, to jak długo chcę przetrzymywać taką zgodę. Najczęściej odpowiedź będzie na zawsze. I w kontekście takiej zgody marketingowej to prawie jest możliwe do momentu, kiedy ja jako osoba, która w takim newsletterze jestem zapisany, dopóki nie wycofam tej zgody i nie powiem, że ja już dziękuję, ja już nie chcę mieć tej zgody i nie chcę otrzymywać żadnych newsletterów. Więc tutaj ten moment będzie oczywiście do wycofania zgody, ale w kontekście takich potencjalnych klientów, gdzie państwo sprzedażowo gdzieś budują sobie bazę potencjalnych klientów, dzisiaj zadaliście pytanie o ofertę, czy byłbym zainteresowany dostarczeniem różnych produktów i teraz pytanie, jak długo w takiej bazie mogę zostać. No i tutaj znowu organizacyjnie trzeba sobie to uwzględnić i zastanowić się, czy jednak właściwie dobieram sobie okres. Z reguły 3-6 miesięcy powinno wystarczyć, żeby taka osoba w bazie pozostała jako potencjalny kontakt. Może warto się wtedy jej przypomnieć, jeśli tutaj opieramy się oczywiście na tym naszym prawnie uzasadnionym interesie, czy zgodzie, bo to też może być, że ja wyrażam zgodę na to, żeby dostać jakąś ofertę produktową po jakimś webinarze, spotkaniu, czy wymienianiu się wizytówkami. Więc w tym obszarze B2B te terminy mogą być dobrane przez organizację w inny sposób. W obszarze B2C tu zalecam dosyć dużą ostrożność, aby gdzieś tych potencjalnych klientów, gdzie do państwa dzwonią z call center, być bardzo wyczulonym w kontekście tego, kiedy ta zgoda była udzielana i czy na pewno w ogóle mamy do czynienia ze zgodą na to, żeby się z kimś komunikować. Więc te 3 podstawowe, fundamentalne zasady, proszę o nich pamiętać, one mają kluczowe znaczenie w kontekście odpowiedzialności czy w kontekście rozliczalności zarządczej. I idąc dalej, muszę się slajd przerzucić. Aspekty formalno-prawne, o których mówiłem, są z całą pewnością uzupełniane przez kwestie związane z aspektami technicznymi czy bezpieczeństwo informacji, bo cyberbezpieczeństwo jest jednym pewnie z aspektów, które warto uwzględnić. I takie 4 kluczowe zasady, myślę, to wewnętrzne struktury, wewnętrzne dział IT w firmach, które zajmują się dużą ilością przetwarzania danych, albo firma, która jest istotna, czy ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania naszego państwa, typu energetyka, transport, sieć ochrony zdrowia. To są takie kluczowe obszary, gdzie ten wewnętrzny system bezpieczeństwa musi działać. W dużych organizacjach również takie działy bezpieczeństwa są, czy działy IT, które gdzieś są jedną ze składowych takich wewnętrznych struktur. No i one z pewnością mają różne procedury, procesy, monitorują i testują sieć pod kątem przeróżnych zagrożeń, chociażby phishingowych, chociażby w zakresie ataków hakerskich, do tego, aby zweryfikować, czy mamy do czynienia z złośliwym oprogramowaniem, które może zainfekować nasz komputer, czy mamy do czynienia chociażby ze złośliwym pracownikiem, który chce wykraść nasze informacje i ta nasza sieć, ten monitoring wewnętrzny sieci powoduje, że jesteśmy w stanie wykryć sobie takie zdarzenia. Ustawa o cyberbezpieczeństwie, gdzieś gdzie mówimy o tych usługach kluczowych dla funkcjonowania państwa czy dla funkcjonowania różnych obszarów, ale to też przekłada się na
z mojego doświadczenia na firmy, które dosyć rzetelnie podchodzą do bezpieczeństwa informacji, no to jest systematyczna gdzieś analiza ryzyka, zarządzanie takim ryzykiem w obszarze właśnie przeróżnych podatności czy zdarzeń w obszarze IT, gdyż możemy mieć do czynienia z pracownikiem, który przychodzi celowo i chce wykraść w określonym czasie wykraść różne informacje. I tutaj pytanie, czy też mamy gdzieś zindykowane takie ryzyka. Mamy ryzyka z zewnątrz, gdzie nasza sieć może być przeciążona przez dużą ilość przeróżnych ataków przez boty, czy może być zainfekowana przez złośliwe oprogramowanie poprzez kliknięcie przez jakiegoś pracownika linku do jakiejś strony internetowej, czy otwarcie jakiegoś załącznika od osoby, od której nie pozostaje w jakichś stałych relacjach biznesowych. Wykorzystywanie też często służbowych skrzynek dla celów prywatnych powoduje również, że gdzieś korzystając z takich stron internetowych prywatnie możemy zainfekować naszą wewnętrzną sieć. Ta praca zdalna również powoduje wiele wyzwań z uwagi na to, że pracownicy niekoniecznie mogą przestrzegać, czy są przygotowani na to, aby posługiwać się zdalnie właściwą siecią Wi-Fi, która jest bezpieczna, może wewnętrzna, dedykowana przez pracodawcę tylko taki Wi-Fi, bądź też z otwartych sieci Wi-Fi, z których korzystamy w miejscach publicznych, czy w hotelach, w czasie podróży służbowych. Jest tutaj gdzieś ta systematyczne to analizowanie właśnie tych różnych podatności i zarządzanie jak gdyby tymi podatnościami jest kluczowe w kontekście zapewnienia ciągłości działania i bycia gotowym na przeróżne zdarzenia z zewnątrz czy z wewnątrz organizacji. No i sprawnie funkcjonujący proces zarządzania incydentami. To jest istotne zarówno w kontekście danych osobowych, gdyż musimy wiedzieć, że jeżeli ja jako pracownik przez przypadek wyślę do kogoś listę płac naszych pracowników albo informacje o tym, kto ma jakie badania, bądź przez przypadek wyślę pół naszej bazy handlowej do niewłaściwej osoby, bo chciałem wysłać do kolegi obok, a wysyłam zupełnie do zewnętrznej firmy. Więc pytanie, w jaki sposób my jesteśmy gotowi na takie na takie zdarzenia, w jaki sposób pracownik ma zareagować, do kogo ma się zgłosić natychmiast, aby spróbować odwołać taką wiadomość, spróbować zabezpieczyć w jakiś sposób przesył tych informacji, które krążą pomiędzy wewnętrzną naszą siecią a zewnętrznymi mailami. Więc tutaj jest wiele takich jak gdyby zagrożeń, gdzie pracownicy muszą być świadomi, w jaki sposób, jak działa procedura. Jeżeli mamy atak hakerski, w jaki sposób dział IT będzie zarządzał odcięciem systemów informatycznych, weryfikacją wewnątrz sieci, jakie złośliwe oprogramowanie funkcjonuje, jakie dane, jakie informacje z naszego systemu zostały wykradzione. No i gdzieś, gdzie ustawy o cyberbezpieczeństwie, ale też i dobre praktyki IT nakazują jednak badanie raz na rok, raz na dwa lata, przeprowadzanie zewnętrznych audytów bezpieczeństwa. Ustawa o cyberbezpieczeństwie mówi o raz na dwa lata, aby przeprowadzać takie zewnętrzne audyty bezpieczeństwa w kontekście istotnych naruszeń. Proszę o tym pamiętać, gdyż za tymi wymogami, za tym taką compliance'owym podejściem, zarządzaniem zgodnością, kryje się odpowiedzialność cywilnoprawna i administracyjna. Cywilnoprawna ona do tej pory funkcjonowała na gruncie jeszcze poprzednich przepisów przed majem 2018 roku, gdzie ja jako osoba fizyczna, które dane zostały wykradzione, w jakiś sposób niewłaściwie użyte przez firmę, mogę przyjść i powiedzieć, proszę mi zapłacić 5 000 zł z uwagi na to, że nastąpiło naruszenie ochrony danych osobowych. I sąd od 2018 roku, jest to sąd okręgowy, który rozpatruje takie sprawy w kontekście właśnie przeróżnych naruszeń. I sankcje administracyjne, które są nowością, czy nowością jak nowością, już funkcjonują z nami od dłuższego czasu, ale obowiązują i tutaj mówimy o karach finansowych w takich wysokościach, jakie Państwo widzą, za brak należytych podstaw prawnych do przetwarzania, za brak zastosowania odpowiednich środków takich właśnie gdzieś opartych na ryzyku, że nie dobieramy odpowiednich mechanizmów, nie informujemy pracowników, nie szkolimy pracowników, gdzie mają zgłaszać w jaki sposób różne incydenty.
nie zabezpieczamy naszej sieci z zewnątrz, nie szyfrujemy może naszych dysków z uwagi na to, że mamy dużą ilość osób, które w trakcie bieżącej pracy podróżują po Polsce, po świecie, może w kontekście wykonywania właściwie swoich obowiązków gdzieś, więc gdzieś te laptopy przenośne warto by było, aby były szyfrowane. Więc tutaj niewłaściwy dobór odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych w celu zapewnienia tej ochrony może nas narażać na sankcje. I teraz idąc dalej, to nie jest tak, że te przepisy tylko po prostu są. Są już realne kary od 2018 roku nakładane przez przeróżne urzędy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej dotyczące ataków hakerskich, gdzie organizacje niewłaściwie zabezpieczyły swoją sieć, nie monitorowały swojej sieci, nie reagowały na informacje, które z wewnątrz płynęły w zakresie wykrycia przeróżnych incydentów. I tutaj takim polskim przykładem jest Morele.net, gdzie została nałożona całkiem spora, chyba do tej pory największa kara finansowa na podmiot, który przez ponad 3 dni nie zrobił nic, aby zabezpieczyć sieć, aby odciąć swoje systemy z zewnątrz, dostępne z zewnątrz. Mówimy oczywiście o stronie internetowej, przez którą można dokonywać zakupów, gdzie bardzo duża ilość danych osobowych, w tym w szczególności informacje o kartach płatniczych, kartach kredytowych, wyciekły i zostały skradzione przez hakerów. Brak odpowiednich zabezpieczeń po stronie spółki spowodował, że ta kara jest tak duża. I jeszcze może tylko British Airways, tutaj też niezapewnienie bezpieczeństwa własnej sieci, gdzie hakerzy wykradli, tam chyba było grubo ponad kilka milionów rekordów pasażerów, informacji o pasażerach, a wszyscy wiemy, jak kluczowe informacje dotyczące naszych dokumentów tożsamości, numerów PESEL czy numerów osobistych, informacji o płatnościach, czy też o ilości osób, z którymi podróżujemy, może jakieś informacje o jakichś niepełnosprawnościach też się mogą zdarzać, więc bardzo duża ilość, brak odpowiedniego zabezpieczenia przez British Airways swojej sieci spowodowało, że atak hakerski dosyć skutecznie przeprowadzony z zewnątrz spowodował bardzo dużą ilość wycieku. Jedna z większych kar obecnie w Unii Europejskiej. Idąc dalej, na gruncie polskim pewnie Państwo pamiętają spółkę Bisnode, która nie przeprowadziła klasycznego obowiązku informacyjnego. W maju 2018 roku mogli się Państwo natrafić na bardzo dużą ilość wysyłanych maili z informacją o tym, że zmieniamy regulaminy, zmieniamy polityki prywatności. To spowodowało, że dostawaliśmy właściwą informację zgodną z RODO. Spółka Bitnoty nie do końca na poziomie 6 milionów osób nie do końca wypełniła ten obowiązek i taka kara ostatecznie to jest po odwołaniu do sądu administracyjnego. Pierwotnie pierwsza wysokość kary to była bodajże 2,6 miliona złotych nałożona przez urząd, następnie zmniejszona. I takie najświeższe jeszcze w kontekście stosowania tych właśnie środków organizacyjnych, dobierania środków organizacyjnych i technicznych do ryzyk, które mogą płynąć. Tutaj przykład Politechniki Warszawskiej, która wdrażała wewnętrzną aplikację stworzoną przez pracowników uczelni, ale zupełnie nie przeprowadziła żadnych testów zewnętrznych, żadnych jakichś procedur nie wprowadziła, w jaki sposób powinno być właściwe logowanie się do takiej aplikacji, jak zabezpieczyć określone dane. Szybki, skuteczny atak hakerski spowodował, że sporo rekordów studentów wyciekło do sieci, gdzie mieliśmy informacje nie tylko o ich imię, nazwisko, czy jakiś numer PESEL, ale również stopnie, które otrzymywali w trakcie studiów. Innym przykładem jest sąd rejonowy. Kara może niewielka, ale z uwagi na to, że tutaj sąd dosyć skutecznie współpracował z urzędem i starał się zniwelować skutki naruszenia. Chodziło o zwykły pendrive, gdzie osoba ze systemu sądu skopiowała informacje o osobach objętych nadzorem kuratorskim i chciała przekazać taki pendrive,
który był zupełnie niezabezpieczony, bez jakichś dodatkowych weryfikacji. Po prostu zwykły pendrive, skopiowana ilość informacji na ten pendrive. Oczywiście ten pendrive zaginął. Z tego, co wiemy, do tej pory nie został odnaleziony. Ponad 400 rekordów osób gdzieś, gdzie ten nadzór kuratorski są objęci, więc tutaj też całkiem spora ilość takich dosyć kluczowych informacji. Znowu, nie wprowadzenie właściwych procedur, dlaczego w ogóle ten pracownik mógł skopiować sobie na pendrive'a, dlaczego w taki sposób są przekazywane informacje pomiędzy wydziałami, pomiędzy jednostkami, kurator, który jest funkcjonariuszem publicznym, sąd, który przekazuje takie informacje takiej osobie, dlaczego w taki sposób to się odbyło, niewłaściwe dobranie odpowiednich środków technicznych, ale też i procedur spowodowało, że doszło do naruszenia. Może już na koniec cyfrowy Polsat. Tutaj mamy do czynienia z niewłaściwym dobrorem firmy kurierskiej, firmy, która dostarczała umowy zawierane z użytkownikami. I znowu, cyfrowy Polsat w ogóle nie zweryfikował firmy kurierskiej, w ogóle nie przeprowadził jakiegoś dodatkowego rozpytania, audytu, nie wymagał wdrożenia określonych procedur. Spowodowało to, że w dłuższym okresie czasu ta korespondencja w ogóle nie była dostarczana do adresatów, mimo że raportowanie po stronie firmy było, że tak było. I bądź ginęła w trakcie przesyłu między spółką a odbiorcą końcowym, tą osobą, która chciała otrzymać umowę. W umowie oczywiście takiej abonenckiej mamy bardzo dużo danych dość istotnych, jak PESEL, jak informacje o rachunku czy formie, metodzie płatności, imię, nazwisko, członkowie rodzin może dodatkowo, więc dosyć duża ilość danych. A urząd został dopiero powiadomiony o naruszeniu po okresie około 3 miesięcy, więc też dosyć istotny czas upłynął od tego, zanim tutaj spółka podjęła właściwe działania. I myślę, że drodzy Państwo, jesteśmy po czasie, najmocniej przepraszamy, ale jak gdyby to kluczowe spojrzenie na te obszary związane z compliance'em w obszarze przede wszystkim prawa pracy, ten mobbing rzeczywiście, potwierdzam z mojego doświadczenia, coraz bardziej staje się popularny. I tutaj jak gdyby istotne jest też zwracanie na to uwagi, gdzieś objęcie tego obszaru szczególnym nadzorem. Dane osobowe, myślę, że większość z Państwa ma świadomość, jak one są dla nas kluczowe w takim bieżącym funkcjonowaniu naszej organizacji. No i warto, te decyzje urzędu potwierdzają tylko, że warto o nie dbać, przestrzegać, szkolić pracowników, gdyż w tym zakresie realne sankcje przede wszystkim finansowe, również w kontekście ustawy o cyberbezpieczeństwie, gdyż ona również przewiduje sankcje finansowe nakładane na podmioty kluczowe, powoduje, że ten wymiar taki materialny jest dosyć istotny. Tyle ode mnie, Asiu, może Mariano, chciałbyś się coś dodać? Mam nadzieję, że ten czas spędzony z nami Państwu przyniósł jakieś nowe informacje i wartość dodaną. I oczywiście polecamy się i zapraszamy na kolejne nasze webinary, które w planach mamy. Bardzo dziękujemy, drodzy Państwo. Jak się pojawią jakieś pytania jeszcze po naszym webinarze, zachęcamy do kontaktu oczywiście. Bardzo dziękujemy za uwagę i pozdrawiamy. Dziękujemy. Do widzenia. Pozdrawiamy. Do widzenia.